Gonienie takich kobiet, w stylu niektórych specjalistów, jest po prostu bieganiem za kobietami i żebraniem o uwagę od tych kobiet. I to tak nie działa. Dlatego też, jeżeli rozmawiasz z daną dziewczyną, to pamiętaj o tym, że to nie jest wszystko w twoich rękach. Że to, co możesz zrobić lepiej, następnym razem zrób lepiej. Przeanalizuj sytuację, czy byłeś pewny siebie, opanowany, zabawny, czy byłeś dobrze ubrany, czy utrzymywałeś kontakt wzrokowy. Czy zrobiłeś wszystko dobrze, to, co mogłeś zrobić dobrze. Jeżeli to nic nie dało, to znaczy, że ona była na nie. Nieważne czemu. Nieważne, czy ona ma chłopaka, czy jest świeżo po rozstaniu, czy umarł jej kot, czy ma okres, czy została wyrzucona z pracy, czy nie lubi, kiedy niebo jest zachmurzone. To nie jest istotne. Nie przejmuj się tym. Ważne jest to, że ty to przeczytałeś, że ona nie jest zainteresowana. I na dodatek nie błagałeś ją o numer telefonu, mimo że ona w ogóle nie pomagała ci w rozmowie. Musisz się na tyle szanować, że jeżeli widzisz, że kobieta nie angażuje się w rozmowę, to wówczas należy sobie odpuścić. I zrobić to z dumą i z radością, że to przeczytałeś. Naucz się odchodzić od kobiet. Żegnać się z nimi, zanim zapytasz o numer telefonu. Nie oddawaj swojej władzy, swojego zainteresowania kobietom, które tego nie docenią. Stwórz takie nastawienie, że ty jakby karzesz dziewczynę za to, że się nie zaangażowała w rozmowę, za to, że nie była otwarta, za to, że ci nie pomogła. Karzesz ją w taki sposób, że żegnasz się, nie pytając o numer telefonu. Po prostu mówisz: okej, fajnie się z tobą gadało, to ja spadam. Na razie. Wielu kobietom wówczas szczęka opada do samej ziemi i myślą sobie: wow, pierwszy facet, który do mnie podszedł, wiadomo w jakim celu, ponieważ kobiety zawsze wiedzą, w jakim celu podchodzisz, nawet jeżeli pytasz się o pocztę. Pierwszy facet, który podszedł, pogadał ze mną i niczego nie chciał. Na nic nie nalegał, o nic nie prosił. Po prostu zobaczył, że nie ma tutaj czego szukać. Jakiż on jest domyślny, jaki wprawiony w czytaniu mowy ciała, jaki wprawiony w czytaniu innych kobiet i odszedł. Naprawdę jest dobry. Natomiast straszny ból i frustrację wywoływało we mnie osobiście nauczanie mnie czegoś takiego, że na siłę bijesz do celu. Czyli kiedy na przykład dziewczyna nie chce podać ci swojego numeru telefonu, to ty wtedy żartujesz i mówisz: w porządku, będę dzwonił tylko 20 razy dziennie. Wpisz mi tutaj swój numer telefonu. I co z tego, że wiele kobiet da ci fałszywy numer, żebyś już sobie poszedł? Albo co z tego, że da ci swój numer, jeżeli ona nigdy nie przyjdzie na spotkanie? Ani ciebie, ani mnie nie interesuje to, żeby sobie porozmawiać 3 razy po 15 minut z dziewczyną przez telefon i stracić tylko na to pieniądze, czas i nerwy. Ani ciebie, ani mnie nie interesuje to, żeby sobie popisać z dziewczyną SMS-y. Albo jeszcze gorzej, zapytaj o maila, ponieważ jest to mniej intymna i osobista forma kontaktu i wiele kobiet z ulicy z łatwością poda ci swojego maila. Świetnie! Tyle, że my nie chcemy maila. Idealnie byłoby spotkać się na randce z dziewczyną, która rzeczywiście jest nami zainteresowana. My również nie chcemy dziewczyny, która przychodzi na spotkanie, ponieważ ona jest jedną z tych kobiet, które są profesjonalnymi randkowiczkami i chodzą na randki nawet z facetami, którzy się jej nie podobają. Taka randka niestety jest stratą naszego cennego czasu i pieniędzy. Dlatego też zapytanie się o numer telefonu weryfikuje to, czy kobieta jest nami zainteresowana, czy nie. Czy jej rozmowa i czy jej oznaki zainteresowania w tej rozmowie, czy one były rzeczywiście prawdziwe, czy naprawdę się jej podobamy, czy może ona była jedną z tych kobiet, których jest bardzo dużo, które żartują, droczą się, drażnią się, flirtują, zaczepiają, zwracają uwagę, rzucają dwuznaczne teksty dla zabawy, dla sportu. One takie już są. Kobiety uwielbiają uwagę innych mężczyzn, szczególnie te piękne. Dlatego zapytanie się o numer telefonu weryfikuje to, czy dziewczyna jest naprawdę zainteresowana, czy to była tylko zabawa. Dlatego też, jeżeli nie otrzymujesz oznak zainteresowania od dziewczyny podczas rozmowy, to jaki to ma sens, żeby w ogóle pytać się o numer telefonu, żeby otwierać swoje karty, żeby narażać się na odrzucenie? Owszem, jeżeli znasz na pamięć wymówki kobiet, to będzie to dla ciebie zabawne i przyjemne, będziesz się cieszył. Ha! Sprawdziłem ją.
Zapytałem o numer, a ona odpowiedziała, nie daję numeru obcym facetom. Albo odpowiedziała, a po co ci mój numer? Świetnie. Dlatego też możesz spokojnie pytać o numer telefonu zawsze, a jeżeli będziesz już bardziej wprawiony, czasami możesz po prostu odejść i zachować władzę dla siebie.